Witajcie, drogie dziewiarki. Spotykamy się w lutym, kiedy jeszcze zimowe dzianiny mają powodzenie, gdyż na dworze może być zimno, ale już troszkę myślimy o lecie. Pora roku za oknem, brak śniegu raczej skłania ku temu, by już na letnie włóczki patrzeć, ale chciałam Wam przekazać takie moje dwie fascynacje jeszcze dwiema zimowymi włóczkami. Pierwszą z nich jest włóczka Passione, tutaj ją pokażę do kamery. Jest to włóczka, która ma w głównym składzie 82%, to jest alpaka. Alpaka następnie ma poliamidu, parę procent i elastanu. Ja już mam dzianinę w takim w półprodukcie. To jest moja dzianina w wersji roboczej. Także ona jeszcze nie jest taka piękna do pokazania, ale jest materiałem szkoleniowym, na którym pokażę Wam, tak, jak zszywam dzianinę na lewej stronie szydełkiem. Tutaj pokażę, jak już jest, jak wygląda zszyty fragment szydełkiem. To jest dzianina, która jest bardzo puszysta i ma dużo włosków, i szycie jej po prawej stronie byłoby trudne, odnajdywanie tych brzegowych oczek. Dlatego przy okazji tej dzianiny i pasji odkrytej do Passione, że tak to nazwę, pokażę, jak zszywam dzianinkę po lewej stronie szydełkiem. I tutaj już mam, jeden bok jest zszyty, o tak, wygląda w ten sposób, to jest szydełkowy szef, zrobiony wersją nitką roboczą, czyli tą główną, a tutaj pokażę Wam, jak robię szef inną, kontrastową nitką, by było lepiej widać, o co chodzi. Także posiadając połączone części, przód i tył, to jeszcze nitki wystają, biorę sobie jakąś tam niteczkę, no najlepiej tą właściwą, ale teraz biorę kontrastową. Robię pętelkę na szydełku i przystępuję do pracy. Czyli łączę obie części tą pętelką i zaraz będę robiła taki łańcuszek szydełkowy, łącząc przód i tył. Tak, i tutaj sobie nie muszę szukać tych brzegowych oczek, żeby je połączyć. Przy takich puszystych dzianinach, kiedy nie widać brzegu dobrze, można właśnie skorzystać z takiego sposobu. A jak wiecie, ja lubię zszywać dzianiny. Także jednym ze sposobów jest szycie szydełkiem po lewej stronie. Łączę, szukam miejsca w jednej części, szukam miejsca w drugiej części, przekłuwam się przez to, chwytam i przeciągam oczko. Podczas pracy musimy kontrolować naciąg tych oczek, żeby nie było ani za bardzo ściśnięte, ani za luźne. Tak, no to sobie idę dalej. Łączę przód z tyłem, dalej robiąc właśnie te oczka. Taki szef, według mnie, można to również wykonać po prawej stronie robótki, bardzo kontrastową nitką. Wtedy byłby bardzo ozdobnym szwem. Pokażę Wam, jak wygląda ten fragmencik, który zrobiłam. Tutaj szpilka mi troszkę przeszkadza, także ją wyjmę. On wygląda tak. O, w ten sposób. Tak wygląda po lewej stronie robótki. Po prawej, oczywiście, jako że jest to kontrastowa nitka, to będzie widać te niteczki. Także to tylko jest, ja to wypruję, ponieważ to nie o to mi chodzi, ale tu widać ten szef. O tak. Gdy naciągamy za luźno nitkę, to ta nitka tutaj po prawej stronie wystaje. A gdy jest tak właśnie fajnie tak przyblokowana, to tylko wystaje maleńki fragmencik. Jeszcze kilka przerobię oczek. Także to jest włóczka Passione. Przewiduję zużycie na sweterek około 5 motków. Dziergałam na drutach numer 4,5.
Producent takie poleca druty 4-4,5. Według mnie można jeszcze spróbować na piątkach. A jak ktoś dzierka bardzo ściśle, to myślę, że powinien pomyśleć o 5,5-6. Także pasjonę odkryłyśmy tak właściwie to dzięki naszej klientce z Krakowa, która kiedyś poprosiła nas o zamówienie dla niej dwóch kolorów. Zamówiliśmy i właśnie po przerobieniu tych kolorów zadzwoniła i powiedziała, że jest chora na pasjonę i po prostu pragnie więcej tych kolorów. Także dzięki naszej klientce z Krakowa oferta sklepów wzbogaciła się o tę włóczkę. Dzianina jest bardzo ciepła, puszysta i lekka. Także jeżeli ktoś lubi dzianiny, które właśnie spełniają te warunki, to powinien zwrócić uwagę na pasjonę. I to wygląda tak. To jest lewa strona robótki. Łańcuszkowe oczka, które łączą przód i tył. Jest to jeden ze sposobów na łączenie dzianiny. Spróbujcie, może polubicie. Po lewej, po prawej wygląda tak, ale jak mówię, jest to wersja robocza, ja to wypruję. Teraz już przeciągnę na drugą stronę. I to po prawej stronie wygląda w ten sposób. O tak. Także szef jest według mnie zrobiony schludnie. Schludnie i drugą stronę tak samo zrobię. Jak wszyję rękawy, jeszcze nie wiem, zobaczę, jak już je będę miała. Także moja robótka z pasjonę w trakcie pracy. W takim kolorze bakłażana wygląda w ten sposób. Tutaj jest 80 oczek na przodzie. Także to tak orientacyjnie dla pań, może którym się spodoba efekt, ponieważ zawiera elastan, więc dzianinka tak się nadaje. To też jest fajny efekt, że można sobie zrobić taką właśnie dopasowaną dzianinę. Dzięki właśnie temu elastanowi. Także to odkładam i przystąpię do innych prezentacji. To tak, włóczka Virginia Flamme. Włóczka o bardzo nierównej nitce. O tak wygląda. Tutaj jest fragment gruby i fragment cieniutki. W robótce jest to bardzo fantazyjnie wychodzi. 100% wełna w wersji superwash, także ciepła i na zimowe dzianiny jak najbardziej się nada. 100-gramowy motek. Ja przerabiałam na drutach numer 8 mój komin i właśnie tutaj chcę go pokazać. To jest komin, który powstał z 4 motków włóczki Virginia Flamme. Tutaj pokażę, o tak, żeby kamera widziała, jak się wzór układa. Tutaj może na białej kartce będzie widać te prześwity, gdzie cieniutka jest cienki fragment i ten właśnie, gdzie były grube fragmenty nitki. Komin bardzo prosty i szybki do wykonania. Na druty numer 8 nabrałam 50 oczek. To się dzierkało w ten sposób, ponieważ on był zszywany. Jest tak jak szalik, to w ten sposób. Wzór kostki, czyli każda kostka ma po 10 oczek. 5 kostek jest w rzędzie i zmieniałam, czyli 10 oczek prawych, 10 lewych, 10 prawych i tak dalej do końca rzędu. I po 12 rzędach zmieniłam, czyli 10 lewych, 10 prawych, 10 lewych, 10 prawych i tak dalej. Gdy osiągnęłam końcówkę 4 motka, zakończyłam tak dość ściśle ten komin i zszyłam tak po prostu. Szukam szwu, ale tak go zrobiłam, że go nie widzę. Jest tutaj. Tutaj jest dzianina zszyta. O, tutaj. Także komin wygląda tak. 4 motki włóczki Virginia Flamme. 100% wełna. Na zimę, która może jeszcze nadejdzie, dzianina bardzo fajna. Takiej szerokości ten komin jest. W kolorze różowym. Ja lubię takie kolorki. Także może kogoś zainspiruje. Do tego zrobiłam sobie czapkę.
czapkę, która, jak wiadomo, kocham jaka, więc jest z jednego motka włóczki jak. Wzór z gazetki jakiejś archiwalnej i na drutach numer 4 całość powstała. I tutaj tak na przykład pokażę na czubku głowy. Ten plasterek miodu zamienił się właśnie w taką gwiazdeczkę. Także też jakiś wzór, można sobie fragment motywu wykorzystać do tworzenia jakichś własnych cianin. Także tutaj gwiazdeczka na górze. Czapka wygląda tak. Jest to jeden motek włóczki jak firmy Langias na drutach numer 4. I to razem o, stanowi komplet. Także to jeszcze zimie nie powiedziałam do widzenia. I teraz idę dalej. Idę dalej, żeby pokazać Wam nowości, jakie w ostatnich dniach pojawiły się w naszym sklepie. Jedną z nich jest włóczka Art Deco. Nazwałyśmy to takim kolorowym dzieckiem włóczki High Twist tej samej firmy Atelier Citron, ponieważ to jest ten sam surowiec użyty w takich zwariowanych kolorkach. O, tu pokażę. Takie zwariowane kolorki. I przy tej okazji chciałam Wam pokazać taki nowy produkt firmy Adity. Są to druciki z bardzo elastyczną żyłką, która służy do dziergania małych obwodów, skarpetek, rękawów i tak dalej. Teraz Wam pokażę, jak się używa. Także włóczka Art Deco jest z założenia włóczką skarpetkową, ponieważ ma poliamid 20%, 80% wełny, ale nadaje się na wszystkie inne dzianiny. Jest niezwykle miękka i można ją prać w pralce. Tutaj jest wykorzystanie jednego z kolorków, więc druty Aldi Crazy Trio składają się z trzech drutów. Druty, które są właśnie, fragment żyłki mają bardzo krótki, króciutka żyłka. Trzy druty, tutaj zespół dziewiarkowy sporządził mi taką próbkę pokazową. Dziękuję Asi i Magdzie. Wszystkie się zakochały natychmiast w trybie naprawdę bardzo szybko się zakochały w tych drutach i w tej włóczce, ponieważ małe obwody stały się łatwe w dzierganiu. Jak widać, może być to w początek skarpetki, może być rękawem do sweterka dla dziecka. Także trzecim drucikiem przerabiamy, oczka mamy podzielone po połowie. Jako że jest to taka próbeczka, nie jest to dzianina, więc nie ma zaznaczonego początku rzędu, po prostu idziemy na żywioł. Z tej włóczki oczka wychodzą niezwykle równe i no, małe obwody dzierga się dużo łatwiej niż na drutach pończoszniejszych, tak zwanych skarpetkowych. Mam trzy druty, a nie pięć, jak to jest w drutach skarpetkowych. Tu pokażę, jak dochodzę do końca rzędu. O tak. Kolorki układają się tak, także nieprzewidywalnie, troszkę paska, troszkę jakichś centków. I tutaj mamy już tę drugą połowę oczek z obwodu. I coś, co jest jeszcze bardzo fajne w tych drutach, to to, że jedna końcówka jest jak w drutach lace, czyli jest dłuższa i bardziej ostra, kiedy lubimy mieć właśnie takie druty, które są bardziej ostre. A tutaj druga końcówka w tym samym drucie jest tak jak w drutach basic tej firmy Anti, czyli jest taka bardziej obła i sama końcówka jest krótsza. Także to też jest bardzo przydatna informacja do różnie przerabianych ścieków. No wiadomo, przy ażurach potrzebujemy raczej końcówki, która jest ostra. To jest ostatni rząd, jaki przerobię, żeby właśnie przy okazji włóczki Art Deco pokazać Wam nowe druty firmy Adi. Te druty się nazywają Adi Crazy Trio. Dostępne są w różnych rozmiarach.
I w takim komplecie są zawsze trzy druciki. Tu kończę rząd. O tak. Przerobiłam takie jedno okrążenie. I tu widać już, jak z tego motka właśnie mieliśmy paseczki grubsze, paseczki cieńsze, tu znów grubsze, a tu wchodzi taki wzorek, taki a la żakardzik z jasnego różu na tym takim beżu. Także to są Addi Crazy Trio. Nowy produkt firmy Addi. Zachęcam. Spójrzcie, zobaczcie, może zainspiruje Was to do dziergania skarpetek. Następnymi włóczkami są włóczki, które znacie. Są to włóczki, które mają nowe kolory. Kolory, które są niezwykłe, obłędne i po prostu zakochać się w nich można. Ręcznie farbowany jedwab Traumseide od Atelier Citron. O tak wyglądają. Nazwy mają tak samo obłędne, jak wyglądają. Nawiązują do właśnie plaż, morza. Jedno się nazywa Costa Verde, Copacabana. A tu mamy Costa de la Luz. Także ręcznie farbowane Traumseide po prostu zachwyca, zachęca do plaż, urlopu, lata. Do lata jeszcze jest trochę, więc można zdążyć wydziergać sobie jakiś niezwykły szal do tulenia ramion podczas urlopu. Następną włóczką, znane, kochane, ja bardzo lubię włóczkę Unisono. Mam z niej i sweterek, i chustę, ona się nadaje na wszystko. Przerabianie jej to jest naprawdę uczta dla palców, dla dotyku. Także to są dwa nowe kolory. Tak przypomnę, że ona jest w wersji Super Wash i jest nasączona olejkami aloe vera i żożoba. Także no, uczta dla ciała nosić taką dzieninę. Kolorki wiosenne, zielone. To są nowe kolorki włóczek istniejących. Tutaj może jeszcze z włóczek istniejących pokażę. Gdy jesienią, późnym latem dostaliśmy włóczkę Jag od Atelier Citron, wszystkie panie, które zachwyciły się tą włóczką, pytały o czerwony. Czemu nie ma czerwonego? Nie widzieliśmy, ale pan Citron w paletę kolorów wzbogacił właśnie o kolor czerwony, który jest po prostu obłędny. Dotyk tej włóczki i ten kolor czerwony to jest niezwykłe doznanie. Tutaj trzy nowe kolory, tutaj może włożę, trzy nowe kolory, takie według mnie na męskie skarpetki bardzo fajne. A w szczególności, że są też druty Addi Crazy Trio i można już, i dzierganie skarpet może być już prostsze. Także tu są takie trzy kolory. Na skarpety potrzebujemy jeden motek włóczki, takie skarpety do rozmiaru 42. Także trekking, kolor w trzech, nazwałabym, męskich kolorach, choć oczywiście niekoniecznie, bo na przykład te turkusy to piękne na sweterek damski, według mnie też. Co kto woli, co kto lubi, trekking. Następne, uczta dotykowa, niezwykłe doznanie, włóczka Silvermont, czyli Srebrny Księżyc. Takie pytanie ktoś kiedyś zadał, czy może być włóczka delikatniejsza od kaszmiru. Tak, może być. Jest to jak, który tutaj pokazałam. I właśnie ta włóczka jest to 100% wełna merino, pochodząca od owiec hodowanych na australijskiej wyspie Tasmania. Także tutaj bardziej pokażę. Tak, zestawione te trzy kolorki. Kolorki są bardzo stonowane. Są właśnie takie jak to, no, Srebrny Księżyc. One nie są krzykliwe. 100-gramowy motek. Piękne zestawienie. Takie cappuccino, takie caffè latte. I jest to włóczka, którą możemy brać w pracę na programie wyłnianym. 100-gramowy motek posiada 330 metrów.
Ja szacuję zużycie takiej włóczki, na przykład na sweterek w moim rozmiarze, no tak chciałabym zmieścić się w trzech motkach. Czy wyjdzie? Zobaczymy, bo ja już moje kolory mam odłożone i powstanie taki sweterek właśnie, nazwałabym go cafe latte, bardzo stonowany. Także włóczka Silbermont. Bardzo, naprawdę zachwycająca. Także tutaj są nowości citrona, nowe kolory. I oczywiście jeszcze pokażę Wam i trochę zimy. Tak, może. Trochę zimy znaczy się włóczka Mila. Mila będąca bardzo wydajna włóczka, 50-gramowy motek, taki widać, że jest duży, zawiera 150 metrów, więc myślę, że taki jeden motek spokojnie na czapę wystarcza i jeszcze pewnie zostanie. Włóczka o strukturze, teraz trochę rozwinę tę niteczkę, żeby ją pokazać do kamery. Włóczka o strukturze łańcuszkowej. Przy włóczkach łańcuszkowych zazwyczaj jest tak, że możemy dziergać, że jest puszysta, ta włóczka jest puszysta i możemy ją dziergać na grubszych drutach niż normalnie dziergalibyśmy sweterek nie będący włóczką łańcuszkową. Tu widać tę strukturę łańcuszka. Ona jest dostępna, te kolory są niby jednolite, ale gdy się przypatrzymy, może tutaj, zwróćcie uwagę, jak pięknie przechodzą kolory. To jest taki beż, ale w nim jest i zielenie, i fiolety. Melanże są niezwykłe. Tutaj też, to jest niby turkus, ale w tym turkusie mamy odcienie ciemnego, jasnego. Piękna włóczka. Na czapę jeden motek, na komin. Według mnie na komin dziergany tym samym wzorem, co z Virginie Flamme. Jak najbardziej się nada. Szaliki, jak najbardziej. Sweterki. Nada się do wszystkiego. Na kardigany. A tutaj dwóch przedstawicieli mam, a tych kolorów jest sześć. Nowe kolory. Włóczki Ellie. Ella, która jest taką włóczką kameleonem, czyli możemy ją przerabiać na grubych drutach, na cienkich drutach i zawsze dzienina wyjdzie inaczej. A tutaj na ten sezon w firmie Lang pojawiła się, nazwane to jest Ella Color, czyli w strukturę nitki, która i tak jest fantazyjna, czyli jest cieńsza i grubsza, błyszcząca lub matowa, dodano takie refleksy beżowe. Beżowe, czasami wydają się one złote, na kolorze czarnym wyglądają jak złote. Także sześć nowych kolorów, ja tutaj mam dwóch przedstawicieli firmy Lang, Ella Color się nazywa. A już na taki zupełny koniec pokażę Wam dwie nowe gazety od firmy Lang, Femme Collection. Jak zwykle, niezwykle dużo różnych dzianin. I tutaj już pokazuję oczywiście nowe włóczki, które będą się sukcesywnie pojawiały. Włóczka Splash, kardigan ze włóczki Splash, ale dążę do tego, żeby tutaj pokazać Wam Elle Color, jak wychodzi w dzianinie. Zaraz już znajduję. Męski sweterek, sukienki, tuniki. Tutaj jest sukienka z Elli jednokolorowej, czarnej. A tu właśnie, no tak, tu właśnie jest komplet spodnie, niezwykła dzianina z Ellie i bluzeczka Ella Color. Tak, tutaj mam na jednym zdjęciu pokazane modelkę siedzącą, a tutaj same spodnie widać, jak one wyglądają. Także również z Ellie można sobie spodnie wydzierkać. Także to jest Femme Collection, numer 251. I jeszcze jest jeden Femme, numer 252. Również pomysły na dzianiny wiosenno-letnie. Męski sweterek z gammy, którą uwielbiamy. Tak.
zajrzyjcie na naszą stronę, na stronę firmy Lang. Myślę, że znajdziecie inspirację i może coś Wam się spodoba. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że przekazałam Wam trochę mojej pasji do pasjone. Może ktoś zszyje swoją dzianinę szydełkiem po lewej stronie i mu wyjdzie. Może napisze do nas. I oczywiście zawsze czekamy na Wasze sugestie o nowe tematy, co chciałybyście zobaczyć. Dziękuję bardzo i do następnego razu.